Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym naszym briefingu. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć o sprawie dotyczącej bankructwa Mazowsza, czyli zajęciem się naprawdę problemami naszego kraju, a nie opowiadaniem bajek, jak rozpętałem trzecią wojnę światową przez premiera. Otóż, Szanowni Państwo, dzisiaj z nami jest pan poseł Wojciech Jasiński, pani Ewa Tomaszewska, pani Agnieszka Górska i pan Karol Tchórzewski, którzy będą mówić o sytuacji w sejmiku, który, jak wiemy, jest najbogatszym województwem, bo województwo mazowieckie jest najbogatsze, a jednocześnie dowiadujemy się o zajęciu kont przez komornika i ogłaszaniu bankructwa tego Mazowsza, czyli krótko mówiąc jest pytanie, czy Mazowsze podzieli los Detroit i czy rzeczywiście wydźwignie się z tego dołka. My mamy pewne pomysły i ocenę naszej sytuacji oraz pewne wnioski dotyczące, co należy zrobić. Bardzo proszę o przedstawienie sytuacji pana Karola Tchórzewskiego. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Mazowieckiego złożył wniosek o odwołanie Adama Struzika z funkcji marszałka i zarządu województwa mazowieckiego. Podyktowane jest to sytuacją, do której doprowadzili. Proszę Państwa, w 2006 roku, kiedy rozpoczynała władzę ta koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u pod kierownictwem marszałka Adama Struzika, dług województwa wynosił 61 milionów złotych, co stanowiło niecałe 3% dochodów własnych województwa. W tej chwili ten dług wynosi 1,580 milionów złotych, co stanowi 73% dochodów własnych województwa, a zarząd jeszcze planuje w tym roku wziąć dodatkowe 400 milionów złotych kredytu, co spowoduje, że ten dług będzie wynosił prawie miliard 900 milionów złotych. Proszę Państwa, marszałek zapewne odpowie, że to winą tego wszystkiego jest pan Nosikowy, ale my już od dawna jako radni Prawa i Sprawiedliwości, a ostatnio także Regionalna Izba Obrachunkowa w swoim raporcie dotyczącym województwa mazowieckiego stwierdziliśmy, że to właśnie zadłużanie jest winne tej sytuacji, że my nie jesteśmy w stanie regulować swoich zobowiązań, a 8 kwietnia na konta województwa wszedł poborca podatkowy. Proszę Państwa, jest to kuriozalne, że marszałkiem naszego województwa, a członkami zarządu są ludzie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, których pan Struzik jest członkiem władz krajowych, a 3 osoby z zarządu to Platforma Obywatelska. Minister finansów, pan Szczurek, także jest z Platformy Obywatelskiej. Rządzi naszym krajem koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Premier Tusk jest z Platformy Obywatelskiej i ci ludzie wysyłają na konta województwa poborcę podatkowego, który życzy sobie 3,5 miliona złotych za to, że weźmie jedną ratę Janosikowego. To jest kuriozum chyba na skalę światową, żeby państwo doprowadzało do sytuacji, w której województwo nie będzie się w stanie podźwignąć. Proszę Państwa, grzechem marszałka Struzika było także to, że kiedy były negocjacje dotyczące programów unijnych na lata 2014-2020, nie dokonano wyłączenia województwa mazowieckiego z Warszawy, z województwa mazowieckiego. Doprowadziło to do tego, że o 40% mniejsze mamy jako województwo środki unijne do dyspozycji i wkład własny wzrósł z 15 do 20%. Proszę Państwa, sytuacja województwa mazowieckiego, kiedy nie jest w stanie regulować własnych zobowiązań i te warunki środków unijnych sprawiają, że my nawet po to nie będziemy w stanie sięgnąć, bo skąd weźmiemy na ten wkład własny 20%? I uważamy, że jeżeli taka władza tragiczna już się przytrafiła naszemu województwu, to powinna się jak najszybciej zakończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ewa Tomaszewska, teraz powie. Ja może zwrócę uwagę na to, że jeśli się zaciąga kredyty, szczególnie jeśli się je zaciąga w obcych bankach, to choćby ze względu na to, że w czasie kryzysu zmienia się wartość walut, ryzyko tych zmian jest istotne i to powoduje, że kredyt ten staje się droższy i wydatki województwa stają się większe, narastają. Środki, którymi województwo dysponuje, są kreowane w bardzo dziwny sposób w kolejnych budżetach. My zwracaliśmy na to uwagę co roku, przy każdym przyjmowaniu budżetu, na to, że przewidywane wpływy są przeszacowywane świadomie, a więc jest to działanie oszukańcze i później trudno taki budżet zrealizować. Później okazuje się, że nie starcza pieniędzy i konieczne jest zaciąganie długów na planowane wydatki.
Dla mnie tymi wydatkami bardzo istotnymi są wydatki na edukację, naukę, kulturę i w tych dziedzinach niestety zaistnieją poważne problemy z finansowaniem placówek, które tą działalnością się zajmują. Wiemy, że same wynagrodzenia są chronione, ale tam, gdzie środki przepływają w postaci dotacji, to tej ochrony nie ma. Brakuje również środków na wspieranie działalności organizacji pozarządowych, zarówno w sferze kultury, jak i w sferze edukacji i polityki społecznej, a tymczasem to jest jakby podstawa kreowania postaw obywatelskich i uważam, że to jest bardzo szkodliwa sytuacja, ona nie powinna się kontynuować. Dziękuję. Bardzo proszę pani Agnieszka Głos. Szanowni Państwo, Mazowsze to ofiara rządów obecnej koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja pragnę tylko przypomnieć to, co już kolega wspomniał, że w przeciągu okresu 2006-2013 zadłużenie naszego województwa wzrosło o 2000%. To jest ogromna kwota i przypomnę ją, wynosi prawie 2 miliardy złotych. Decyzje, które zostały podejmowane przez koalicję rządzącą dotyczące zadłużania naszego województwa mazowieckiego zostały podejmowane pochopnie i moim zdaniem bardzo były nieprzemyślane. Im szybciej koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i PSL-u zejdzie ze sceny politycznej, tym lepiej dla całego Mazowsza, ale i dla całej Polski. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię może kilka takich rzeczy, o których warto powiedzieć, dlatego że linią obrony marszałka Struzika i koalicji PO-PSL w sejmiku jest tak zwane janosikowe, że Janosik tutaj odbiera możliwość działania. No, chyba że jest to Janosik Struzik, bo rzeczywiście, gdy spojrzeć na przykład ponad 7 milionów na przedstawicielstwo w Brukseli w ciągu dekady, 90 milionów na wynajem biur, na same samochody 2,5 miliona, a samo mycie 343 tysiące. 725 tysięcy wyrzucono na analizę przedprywatyzacyjną kolei mazowieckiej, gdzie wiadomo było, że nie może być prywatyzowana, bo była zasilana ze środków europejskich. Czy słynny zakup taboru kolejowego, który nie mieścił się w tunelu. Tego rodzaju trwonienie pieniędzy jest po prostu nagminne. Ja tu mam całą listę, nie chcę tutaj wymieniać wszystkiego, ale odpowiedzialność za złe rządzenie, za tą fatalną sytuację spada głównie na Adama Struzika i na tą koalicję. A teraz bardzo proszę pana Wojciecha Jasińskiego o przedstawienie naszych wniosków w tej sprawie. Szanowni Państwo, wnioski wydają się tu naturalne. One są naturalne, to znaczy konieczne jest odejście pana marszałka Adama Struzika ze stanowiska marszałka województwa. Konieczne jest powołanie zarządu, który by opracował program naprawczy. Program naprawczy, który by spowodował oczywiście powolne. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe w ciągu krótkiego czasu już do wyborów. To jest naprawienie tej sytuacji. Ale też ten wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości podyktowany jest tym, że szczególnie w tej trudnej sytuacji kampanii władza ma naturalne tendencje do pogłębiania tego złego stanu rzeczy zamiast go naprawiania. Nie może być tak, że pod koniec kadencji powie się województwo padło i zostawia się swoim następcom jednostkę wojewódzką w stanie kompletnej ruiny. Dziękuję. Dziękuję, szanowni Państwo. Ja dodam tylko, że my domagaliśmy się debaty w Sejmie o sytuacji w sejmiku, przedstawienia programu naprawczego, odejścia oczywiście Adama Struzika i nie w nagrodę do Brukseli na ciepłą posadkę, tylko po prostu odejście na zawsze z polityki, bo człowiek, który doprowadza najbogatsze województwo do upadłości, miejsca w polityce mieć nie powinien. Także jeszcze raz z tego miejsca apelujemy do Ewy Kopacz, żeby dopuściła debatę na temat sytuacji Mazowsza i przedstawienia przez rządzącą koalicję programu naprawczego. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytanie. Czy mogą Państwo wymienić 2, 3, 4 powody, które są zawarte w tym piśmie odwołanie marszałka? Ale tak syntetycznie i krótko.
Wzrost zadłużenia o 2600%, zadłużenie służby zdrowia na poziomie 600 milionów złotych, zadłużenie kolei mazowieckich ponad 400 milionów złotych, doprowadzenie do tego, że województwo utraciło 40% swoich dotychczasowych funduszy unijnych. Dziękuję bardzo. Można przypomnieć? Jeśli mogę jeszcze dodać, to sam koszt obsługi tego zadłużenia, czyli zapłacone odsetki w latach 2007-2013 to już jest 319 milionów złotych, a w roku 2014 zapłacimy jeszcze 82 miliony, czyli od tego długu zapłaciliśmy już 389 milionów złotych odsetek, a koszt, przypomnę, budowy szpitala w Drewnicy, który się tak opóźnia, to jest około 300 milionów złotych. Także oddaliśmy w formie odsetek szpital w Drewnicy. Dziękuję bardzo. Jeżeli planowane długi, które planowano zaciągnąć do końca 2013 roku, miały być spłacone do 2039 roku, to pokazuje, że to jest kwestia pokoleń spłaty tego zadłużenia. Nie zostały one zaciągnięte, bo po prostu nam ich nie udzielono, sejmikowi nie udzielono, ale to nie znaczy, że sytuacja się poprawiła. Czy według Państwa system janosikowego działa sprawnie i czy jest to system sprawiedliwy? Nie, nie działa sprawnie. Ja przypomnę, że kiedy w 2003 roku ta koalicja PO z PSL-em głosowała za wprowadzeniem janosikowego, Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko, mówiąc o tym, że system naliczania janosikowego jest, no, delikatnie mówiąc, bardzo nieudolny i że może to powodować w przypadku załamania się koniunktury właśnie trudną sytuację. Wtedy powiedziano, że to są brednie i że PiS się nie zna. No jak widać, mieliśmy rację, a dzisiaj, mimo że od ponad 2 lat już na ten temat apelujemy, ja przypomnę też, w 2012 roku już w tej sprawie pisaliśmy interpelację, nadal nie ma żadnych działań, no i jest po prostu pogłębianie się katastrofy. Także tutaj my nie zmieniliśmy zdania, zawsze ocenialiśmy ten podatek jako nieudany. A co Państwo sądzą o pomyśle wyodrębnienia Warszawy jako osobnego województwa? No, to było nawet w programie Lecha Kaczyńskiego, wyodrębnienie Warszawy, żeby można było po prostu korzystać dla pozostałej części Mazowsza, które jest bardzo biedne w porównaniu do bogatej Warszawy. Mamy przecież powiaty, które są biedniejsze niż Osławiona Ściana Wschodnia, dla której są specjalne programy pomocowe. Dzisiaj Warszawa powoduje sytuację taką, że bardzo wiele biednych regionów, czy też tych w Siedleckim, Ostrołęckim czy Radomskim, nie mogą korzystać ze środków. A jeszcze do tego dochodzi bardzo niesprawiedliwy podział przez obecną koalicję, co zgodnie z programem spójności miało być wykorzystywane na wsparcie tych najbiedniejszych dla wyrównania szans. Niestety ta polityka dzisiaj jest taka, że przez 7 ostatnich lat dysproporcje się zwiększyły, a największe środki szły dla najbogatszych regionów, a najmniejsze dla najbiedniejszych. W tej sprawie zresztą już robiliśmy też konferencje prasowe, złożyliśmy do Brukseli petycję, która została otwarta i myślę, że z tej sprawy też się będą musiały tłumaczyć władze Mazowsza i minister Bieńkowska. Można zaatakować cały program ten rozwoju uchwalony przez rząd, to znaczy polaryzacyjno-dyfuzyjny. Warszawa jest typowym przykładem, że jest największym miastem, a ta dyfuzja, jeśli tak ją można nazwać, to tu w ogóle nie zadziała. Przeciwną stronę. Nie zadziałała w Warszawie, już to znaczy uprawnione jest twierdzenie, że ona nie zadziała nigdzie. Z tego się trzeba jak najszybciej wycofać. Trzeba się wycofać także głośno, mówiąc o tym, a nie mówić, że to jest program dobry, który daje jakąś szansę. On nie daje żadnych szans i tylko problem. No. Ta koalicja zarówno w rządzie, jak i w samorządzie warszawskim trwa od bardzo dawna i widać, że to w żaden sposób nie wychodzi. Ja chciałem 3 cyfry podać. Miasto stołeczne Warszawa ma 180% rozwoju PKB średniej unijnej, czyli poziom życia Luksemburga, a region siedlecko-ostrołęcki to jest 40% średniej unijnej, 44%, region radomski to jest 42%, czyli te dwa regiony mają rozwój na poziomie Rumunii lub Bułgarii, a Warszawa ma na poziomie Luksemburga.
ale system nasz administracyjny sprawia, że też te biedne okręgi także płacą janosikowe. Uważam, że to jest skrajnie niesprawiedliwe i powinno zostać natychmiast zmienione. Czyli Warszawa rozwija się 4 razy szybciej niż reszta regionu. No, zgadza tak. się, w 2006 roku Warszawa miała 120% średniej unijnej, a regiony, te, które wymieniłem, Siedlecki czy Radomski, miały około 36%. Teraz Warszawa ma 180%, region Siedlecko-Ostrołęcki i Radomski mają około 44%. To pokazuje, kto się rozwinął i kto skorzystał ze środków unijnych, a kto płacił janosikowe. Dziękuję Oczywiście bardzo. Cieszymy się z rozwoju Warszawy, ale chcielibyśmy, żeby inne regiony też miały takie szanse. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.